Siemano. Yo. Co tam? Yo, yo, yo. Wszystko? Co? Spieniężyłeś wszystko? Tej kasy było, cześć to? Czemu? No co to miałby za zarobek? Człowieku, 190 dolków za to zapłaciłem. Gdzie? A ile dostałeś? 190. Naprawdę? A to już wszystko mam. Zero zarobku, człowieku. Ty masz farta, że chcę, bo normalnie zęby będziemy bił. Ale o co ci chodzi? Zostaw tego pana. Słuchaj. Dzięki Rafał Iskra za 50 gwiazdek. Człowieku, jakiś to było. Dobrze, dobrze. Zostaw go ty. Jedziemy sobie. Podamy stąd. Po co szukać problemów? No bo chłopie sprzedał dzisiaj słaby towar. A jaki towar ci sprzedał niby? Sprzedał mi metę. Miałem na tym zarobić niesamowite pieniądze. Miałem do wchód ciągnąć. Zapłaciłem za to 190, sprzedałem to za 150. No bo trzeba wiedzieć kiedy, jak i komu sprzedawać. To nie jest taki łatwy zawód. Mogłeś mi to metę no dać, górę, ja jak pogadałem, to nikt nie chciał dać więcej niż 150 za to. Takie kolki. Tutaj jest, tutaj brachu. Wow, ale wow. No powiem ci, że pachnie bogactwem. Może kupmy wina naszej roboty, co? Kupmy wina naszej roboty. Chodź, powiemy im. Tu panu powiemy, la. Wiecie, że to no dla mnie, poproszę. Poproszę 200 żetonów, dziękuję pani. Ja za 20. No zobaczymy, czy nam poszczęści, czy stracimy właśnie 200 baksów. Nie powiem wam, na tych automatach można się fajnie odbić. Automaty to jest, wiesz, straszne, jak to się mówi, RNG, strasznie to jest, wiesz, nie ma że to wpływu. A karty? Jak umiesz liczyć karty, wiesz co, o co w tym wszystkim chodzi, to zarobisz szmal, yeah! Co, umiecie? No jasne, że nie, ale lepsze to niż automaty. Gdzie to są karty, no? Tam chyba, co? Powiem. Może wygramy tyle siopy. Kurwa, czekajcie, mamy kółko zrobić. Muszę ruletka. No właśnie, bardziej chyba to w ruletkę idzie. Muszę zagrać. A nie ma kart, tak? Nie ma czegoś takiego jak karty, tak? Nie, jest ruletka. Polecam ruletkę. To jest fajna zabawa. Kiedy ma się sposób? Ja sobie zagram za 50. 50 na czerwone. Więcej. Hey, welcome to the game. Zakład 0, twoje żetony, czarne. A jak dać się ten? All bets are closed. Best of luck everyone. Jak coś postawić? Good game. Kurwa, poczekaj. Welcome. Dzień dobry, proszę pani, to znowu ja. Kurwa, znowu jakiś niedojeb. Okej, będą czarne. Ale ja nie postawiłem jeszcze nic, kobieto. Kurwa, chciałem czarne. 500 to czarne, poproszę. 500. Zamknij, że mordę, gościu, gram w spokoju. Ja pierdolę, jebany cash ten. Co, dziadu? Już dałeś? Postawiłeś? Postawiam na czerwone. Ty jak Flintstone postawić, kurwa? Na tace tutaj. Na plansze i gdzie na tace? Na plansze. Ale czerwone. Co mam postawić? Na żetony. Ty. Jest. Brawo. Ale chcę dać i nie mogę dać. Jak ty to robisz? No jakby... Wykładam po prostu na czerwone, nie na liczbę, tylko na dół na czerwone. No ja bym chciał na czarne, to jak to zrobić? Gdzie mam te żetony, gdzie one mi leżą? No w ręku, najpierw musisz sobie przeliczyć na przykład 100 żetonów i później zaznaczasz jakby na planszy.
No wykładasz te żetony na miejsce, gdzie chcesz. A skąd bierzesz te żetony? No z ręki. Kurwa, no. To jest kurwa idiota, nie pelcu, to jest widać jaki student. No ograniczony, no. Napisać zamiast mi, kurwa. All bets are closed. Best of luck, everyone. No nie mogę. Wyjście na czerwone. Zaraz ci powiem jak. Ostatnia próba. Brawo! Jest! 400. Kurwa. Dziadu, ty jesteś mistrzem w tym. Na razie dziękuję. Pasujesz? Już ci mówię, dobra. Siadasz sobie? Siadasz, nie? Aha. All bets are in. Hello there. Let's get started. I ona nie chce mi dać żetonów. Okej, już teraz widzę. Chcę przeliczyć. To sobie usiądę, z tą zagram. Dobra, to daj któryś na czarny, drugi na czerwony. Nie zdążyłem. Ile zagrałeś? Nie zdążyłem. To następna. Co dałeś? Co dałeś, dziadu? Ja na nic nie grałem. Jakbyście w czarne dali, to o Jezu. Wiem, że tu mam zakład, tylko nie wiedziałem, czym to się robi. Nie pisało, że strzałkami się podwyższa. Oj, teraz to działa, teraz jest gites. No i co daliście? Czarne, a co było teraz? Teraz było czerwone. Czarne, no to kurwa, będzie czerwone. Adam, na czarne, chyba już nie mogę zjeść. Będzie zielone teraz. O kurwa, 200 dałem. Chuj, wszystko dałem. Co ty gadasz, że na zielony stawiasz? 20 na 0. Dawaj, spróbuj. Tak, dwa razy bym na tym czarnym wygrał, jakby mi się udało. Kurka. 200 na czarne położyłem. All bets are closed. Best of luck, everyone. Dobra, co daliście? Na czarne. Kręć tę kurwo, kręć. Kurwo, widziałem! I chuj, przejebałem całą kasę, jaką miałem. Całą? Pierdolona na bukmacherka. No bo przypadkowo klikłem, w sensie położyłem kurwa monety. Chuj z tym, idę po jeszcze. Co, dziadu, trafiłeś? Ale poczekaj, mam jeszcze chwilę. Czerwone będzie teraz. Thank you. Enjoy your time here. Dwa razy było czarne, jak chciałem postawić na czarne i teraz jest gówno. Jak wstać teraz stąd? All bets are in. Let's get this started. Aha. Ej, na co teraz? Czerwone stawiasz? O, lipcia. Tak. Teraz będzie dwa razy poszedł czerwone. Najpierw stawiam 200, później 400 na czerwone dwa razy. To co, ty już 600 masz? Nie, mam 200 ostatnie. Okay. Kurwa, zaraz będę nie pożytony. Teraz się uda. Ty. Brawo. Robić. F2, mam 50 dolców, damy radę. Daj ci za 200. Tak. Hello. Miałbym jaj. Ostatni raz czerwone będzie. Dobra, zjeżdżam. Ty na czarne. Nie, na czarne. Chinka smutna, jak tyle siopy idzie wygrywać. No, trasek, to ja to mam przekminiony jeszcze. Zobacz, tam masz IP, skąd się obrejestruje, z jakiego maila, chłopie. Oni nic nie wiedzą. Co, Logan, na co? Jadłem na czarne. Na czerwone. Na czarne dałeś? Czarne, dałem, zaryzykowałem na czarne. Dobra, to któryś z was wygra. Któryś z nas wygra, na pewno będzie do przodu. Aj, kurwa! Już ją szmal, zostały 50 dolarów, ostatnie. Spoko, mam 20. Na zielone posta. Spokojnie, idę się odkuć, jeszcze mam 50 dolarów, zaraz będę. Dobra. Banknocik. Wypłać... Wow, ile mam kasy, tysiak. No dobra, wypłacę se 400, zagram za 300, to zostawiam. To sobie zostawiam. Elegancko. Haha, jest szmal. Gdzie ma brudny bluzior?
Siemaneczko, byłem na stacji benzynowej, tu niedaleko, bo kasa mi się skończyła. Musiałem wypłacić, kurwa, bo wszystko przejebałem, stary. Wy jesteście pod kasynem jeszcze? A my gramy na automatach. Dobra, zaraz będę, za 5 minut będę, już wracam. Paja, siema. Siema, bludny bruzior. Świetnie. Dziwne, że akurat teraz kasyno opustoszało. Mam swoje sposoby. Siemanko, jestem Redwood Dinka, najlepszy kasyniarz w mieście. 200, ten... dobra, 200 sobie zagram na początek. Albo nie, 300, bo to na pewno siądzie. To jest pewniak. 300 i tak, czarne, czerwone, co puścimy? Myszka, powiedz ty, czarne czy czerwone? Czarne, no i pięknie, no i proszę. Proszę bardzo. 300 na czarne poszło, będzie na guźkę. Widzowie też piszą czarne. Widzowie też wolą czarne. Ha, ale żarcik, widzowie. Kumacie, że czarne, nie? Trzymamy kciuki. No nic, bez nerwów, bez żadnej spiny, to tylko gra przecież. Nie siądzie. Do widzenia, pani. Thanks for playing. Hey, Josie, over here. Nic się nie stało. Jeszcze tu wrócę. Nie ma tak się zrelaksować trochę w kasynie. Państwo z tym kasynem oszukują cały czas. Kurwa, mać. Wy rozumiecie to, kurwa, że przejebałem całą kasę? Ja tak samo, tak to samo. To 500 jebanych dolców. A najlepsze jest to, że chciałem na czarne stawiać, to teraz czarne wylatywały. Jak wiedziałem, jak już to zrobić, to kurwa czerwone leciały. Pierdolone życie. Tak, jak to w ogóle zarobić kasę? W ogóle wie sobie wyobrażacie? Ja jebie. Mam tego ja dosyć. Właśnie, ty, George. Oni mają to w tym, w bagażniku. Normalnie tego, kurwa, rozjebał tego kasyniorza jednego. A kogo? Polujecie ze mną na kogoś, czy co? Tak, bo się sprzedają narkotyki. Pierdolisz. Konkurencja. No, mają to w torebkach i w tym, bagażniku wszystko. Co ty gadasz? No to wydzwanie psiarnie i wiesz, zgarnia ich, jest wszystko grane, jeszcze tylko dziady, schowaj się. I bardziej, mniej dealerów na mieście, to ty większa, mniejsza konkurencja dla mnie. Stoją tam jak głupie czopy. Dziadu, ty się schowaj, bo ja powiedzę, że ty autem jedziesz. A oni cię widzą. Zaraz przyjedzie policja i będziemy mogli. Ale skąd wiesz, że przyjadą? Skąd wiesz, że przyjadą, ha? No to czekam, mam nadzieję, że zaraz odpiszą. Albo zadzwonią do mnie. Tak nie może być, że ktoś sprzedaje narkotyki w miejscu publicznym. Wielu małoletów się tu kręci. Mogą ich na złą drogę przeprowadzić. Mamy wyzwanie, te trzech kurwa tych kurwa dealerów. Nie wiem, co tam mają, ale w bagażniku kurwa mają system. Czyli bez odbioru. Metamfetamina. Najgorsi dealerzy, kurwa. No nic, mam nadzieję, że policja szybko przyjedzie i ich zgarnie. Nikt nie może dealować narkotykami oprócz mnie. Ładnie. Nie ma tam policji już. O! Dzwoni. Świetnie, jest mój dostawca. Ja nie będę na IEM-ie. Halo, dzwonię do ciebie, nie odbierasz. Ty złe, bo mi się już temat powoli kończy, nie mam szmalu.
Dalibyście coś na ten, narzucilibyście coś, żebym posprzedawał, bo ten Alvarez mówił, że on się do ciebie zgłaszać i ty masz mnie zaopatrywać we wszystko. Ale tu mam 4 sztuki jarania. Zobaczę co jest, Otto. Otto, daj mi dosłownie, daj mi 10 minut, bo ja się muszę ogarnąć. No wiem, ale mówię ci, no to kumpel mi twój obiecał temat i wiesz. No. To. Trzymam te kciuki, heja. Zobaczę co. Cześć. No i gdzie te pały, kiedy są potrzebne? No, tutaj policja akurat nie chyba... To nie działa, no. Tak naprawdę możesz każdemu tu najebać kosę, wbić, ta policja nie przyjeżdża, więc jest gites. Miasto prawie nikt nie pilnuje, dlatego mój pomysł... Muszę żeby... tam zgłosić. Dokładnie, żeby stworzyć własną jakby federację, kurwa, policyjną. FSS, Federalna Straż Sąsiedzka. Nowy oddział policyjny, pododdział. Grupa, no. Kurwa. Komórka macierzysta, która by chroniła miasto, bo ta policja to chuja robi, stary. Naprawdę. Byśmy złapali tych mędy, co mędy małe. Wczoraj się rozjebałem na Flintstone normalnie i psiary nawet go nie przeszukała, nawet go nie skuła. Wypuścili go po chwili. Chuj, nie policja. Przeszukali mnie. No to, ale to nic, oni za dychę tematu powinni cię zgarnąć. Ale legalne jest to 30 gramów. Poważnie? Ale tak, jaja. Nosi 30 gita marihuany przy sobie. To kurwa, nie ma klęską policją, żeby ona tu przybyła. Federalna Straż Sąsiedzka nie jest zła. Byśmy przepyłali takich garnków małych. Dokładnie, Federalna Straż Sąsiedzka. Moglibyśmy nawet zorganizować własny komisariat dziś w Sandy, drewnianą szopę i przetrzymywać tam tych przestępców. Głodzić ich. Dokładnie. I bić. Byśmy brali ich towar, byśmy ich skarcali, byśmy zabękali w jakichś szopach. Właśnie, nasze prawo byśmy egzekwowali. Ja wiem, gdzie mamy takie ale klatki, mogę wam pokazać. No kurwa, to dawaj, klatki, będziemy zamykać te małpy w klatkach, nie będą już dealować. Tam będziemy jest ich taka temat, już dawno nie sprzedawać ich temat. Jest taka willa ogólnie, która już dawno jest opuszczona, a z tyłu fajne są klatki, gdzie możemy trzymać tych bandziorów. Tylko fury potrzebujemy. Yeah. I co, czekamy na te psy, czy idziemy patrzeć na sprawy? Na pewno już przyjadę. Przyjadę psy. Dlatego chciałbym się dostać, bo to tak nie może być. Spokojnie, założymy własną straż. Chyba, jedynie co ci przyjedzie do taksa. Dobra, masz tutaj GPS-a. A to jedziemy. To jest tutaj. Chciał jednak tak daleko był. Ale to miasto żyje, ale to jest pełno samochodów, każdy ma jakieś swoje plany. Ja ci kręcę. Zobaczcie, jakie piękne niebo. Na tych shaderach. Jechałeś coś? Nie, no mówię ci, że jest to czyściutki. Ogólnie to musisz tu na lewo zjechać, tam na tę górę, co nie? Dlatego tam musiałeś objazdówkę. Ja tutaj przy to spotkałem. Uważaj, jak przednie to ten. Gazu już! Ujku! Dawaj! Straż Sąsiedzka jest zajebistym pomysłem. Czy my łapali tych garnków, przetrzypywali z narkotyków i byśmy wszystko potem opychali na lewo. Ja, tylko żeby zobaczyć jego garnucha, to wiesz, to nie jest łatwa sprawa. Musimy być zamaskowani, musimy wiedzieć, że ma towar. Bo wiesz, jak jeden garnuch zobaczy, że wszystkich zawijamy, to się cała, można powiedzieć, rympał pójdzie, no. Pójdzie plotka na miasto, no. Wszystko się wyda i będą wszyscy wiedzieli, że my tak działamy. Musimy być tajni, rozumiesz? Po tajniaczku. To nie bazę. Ale wiesz, no na przykład takie widzisz, takich dwóch garnuchów. Czy sprzedawali, czy sprzedali właściwie samym? Powiedzieli randomowym typa, ile mają narkotyków i gdzie? Ci wagosiu to są na coś przeszczelenie. Myślę, że to jest jakiś poważny wagos, to mi stówkę jarania, da stówkę mety, a on pisze mi, że teraz suszę mają. Kurwa, tacy wielcy dealerze chuja mają. Ale amatora, dwie dychy jarania mi dali, ja pierdolę. Dupa. Kurwa, też muszę skombinać jarańsko. Ty, ja pierdolę, ja go wczoraj przepraszałem, myślę, że to jest... Jejku! Kurwa! To coś grubi gangsterzy są, oni to 20 gieta mają, kurwa. Na sprzedaż, wielka mafia. Ja pierdolę, myślę, że chwyciłem pana za... noga za nogi. Tyle nie wyjedziemy.
To nie pierdol. Ja pierdziula. To że chcę podjechać. Ty może do tyłu. Właśnie, może się stoczysz. Tam jest bardziej droga u reptora. O! Bo nieźle, stary. Kurwa, to jest rodeo. Może tutaj byśmy kolonię założyli. Wykupili tą firmę. Kurwa. Co jest grane? Czemu tak się ciemno zrobiło? Kurwa mać. Jak w jakimś filmie dziura. Ale dziura zapyta dechami, widzowie. Znaczy, co ja pierdolę? Ziomowie, znaczy się. Jebani ziomowie, no yeah. No da. Tu w lewo. Tak, w lewo, musisz tutaj poczekać. Tam na tyły. Strasznie robi. Na Fuente Blanca. Tak, tam na tyły. Cały czas prosto. Tutaj po cichutku, jak myszki. Ogólnie banany mieszkają. Te wszystkie bogate dzieciaki. Tutaj? To wygląda jak jakiś kurwa obóz pracy, chłopie. O co chodzi? Zobacz ile klatek. Ty! No, całkiem nie się to wygląda. Ty, byśmy mieli własną farmę garnuchów. Byśmy ich tu zamykali, by nam robili kukurydzę. Ale ciemno. A jakby któryś chciał wyjść, to by zostało p. Tu normalnie byśmy wsadzali jednego garnucha. Żeby coś by było jaśniej. To pozamykane na razie jest. Pozamykane, ale da się tu wcisnąć. A to nie jest chyba tylko dla koni? No przecież patrząc taki zwinny garnuch, to ci wyskoczy kurwa tą dziurą. A? Byśmy to dechami zabili. A to nie jest jakaś luksusowa stadnina koni? Bo tu widzę jakiś kurort. No właśnie, no nie wiem w sumie, kurwa. Raz tu przejechałem, czy koni mnie teraz zamknęli. No, tam jest fajnie, tam możemy zobaczyć te donice i te inne pierdoły. Jak ogarniemy donice i odpowiednią ziemię, to będziemy mogli znaleźć się miejscu, gdzie będziemy scalić własne dziecko. Ja mogli sami opychać małolatą. Jeszcze sama. Ta gierka wchodzi do naszego... Jejku, jejczek wyjechał mi! Czemu ty świateł nie masz odpalonych? Jakieś krótkie masz chyba. Przepraszam, a ty się nie ogarniasz, ja cię kręcę. No i fura mi stanęła. No co ty gadasz? Taksówa. Znowu pieniądze w pizdę. Kurwa. No, kopci się spod machy. Kopci się spod machy ostro. Co się wydarzyło? Podnieś machę, zobaczmy co się stało. Ja poświecę. Tyle może go przepchamy, może już. Lost Ark? No pewnie będzie Lost Ark grany, ale chyba dzisiaj na off-streamku, wiesz, siedzimy, pijemy wódkę, gadamy z chłopakami. Nie wiem, czy będzie dzisiaj streamek z Lost Arka. Są gierki, które mają taką wkrętkę, no że czasem, wiesz, nie odpala się streama, tylko siedzisz z ziomami i grasz, ale zobaczymy. Fuck. Ja no nie ma bata, że o tej godzinie w taką dziurę nam ty przyjedzie. A kurwi mi to czymś. No kurwi, bo na razie maski nie podniosłeś, to ty sprawdzasz kurwa. Maskę podnieś i zobacz co się dzieje z tym silnikiem zajebanym. Kopci się z chłodnicy chyba, turbina się zapchała. No, ja nie mam pojęcia co tam się wydarzyło. No ale nie, podnieś maskę chociaż, podnieś maskę no. Wiem czy Flintstone udaje, czy kurwa serio? Zarzuć tam majchę.
Nie no, GTA 6 to już wiesz. To już z pasji. Rączka się łamała, nie da rady podnieść. No i gówno, się generujemy. Może tak pomacham? Wystarczy maskę podnieść. Patrz kurwa, co ty kurwo robisz? Trzymaj tą maskę. No próbuję właśnie trzymać, no. Rączka się łamała, stary. No właśnie, może nie idzie do tego gówna. Ale masz złoma, ja pierdolę. Nie ma chuja, że to otworzymy. Pan Kiszony Dobrzyca? Nie słyszałem, opowiadaj. Ktoś wezwał z was? Mogę wezwać. To wezwij. Zobaczymy panowie, zobaczymy. Po pierwsze... no widać kurwa, zobacz, widzisz tą sierść? Jakiś kurwa gołąb albo kot spał ci pod silnikiem, jak był ciepły. Nie wiem, co tu się wydarzyło. No i teraz jak jechałeś, to go zmieliło kurwa, mieliło go. Mieliło go przez dobre 4 mile. Tak to mieliło, że ci zapchało kurwa całą wylotówę. I wlot paliwa i wyrzut kurwa powietrza, zobacz. Na prawym nośniku. No jakiś kot albo rodzinka, kocia rodzinka spała ci pod samochodem i ją zmieliłeś kurwa. Nie dość, że zabiłeś kurwa kilka istnień, no, to jeszcze ja zjebałeś samochód. Brawo, ja brawo, brawo. No jest już o kurwa, o kurwa mać. To jest jakiś prąd jebany. Weź mnie zabierz mnie od tego kabla. Już się zbiorę. Dzwonił też po jakąś pomoc, jakąś taksówkę? Po taksówkę zwoń. Zadzwoniłem po taksówkę. Kurwa, ale noc. Noc czarna jak kurwa. Nie powiem co. A jeszcze pomocy. Tak, słyszałem ten żart, Karol. Świetny jest. Genialny. Kiedyś go jako pierwszy raz słyszałem, to nie mogłem wytrzymać ze śmiechu. Kurwa Maciej, jesteśmy w dupie. No jakieś za dupie wylądowaliśmy. To wszystko przez jebanego kota. Dach mu naderwało? Co ty? Sztuczkę. Że ten mężczyzna, który jechał, wymusił pierwszeństwo. A to widzisz, a Menda se pojechała. A my stoimy. Zapisaliście rejestrację? Absolutnie, ciemna cholera. To jest noc, kurwa, jest wypizdów. Tu nawet świateł nie ma. No co z tą taksą? Wyślę SMS-a. A po taksówkę dzwoniliście czy nie? Dzwoniliśmy, ale tu chyba przyjeżdża. Chodźcie może pod kasyno, tam zawsze ktoś jest. Szkoda, że przejebałem całą tą kasę. I co teraz? No nie wiem, ja będę skoczył na motor i podeluję tymi dragami. Co mam podelować? Inicjatywa gości mnie zawiedli. Nie mają za dużo rynsztunku. Goście, wiesz, podawali się za El Vago. Chujwiki, bo oni nie są. Oni mi dali dwie dychy tematu, kurwa, i na tym się skończyło. W jakim razie pierdolę taki biznes. Będę szukał nowego dostawcy. Ja to chyba się pokręcę ten. Ja bym poszukał jakiejś prawdy. Niedaleko jest ta taberna. My coś mówiliście, że tylko od nich można brać. Jakiś typek? Paliczku, bo mam taki problem. Jak poznawać nowych znajomych, będąc po studiach? Boli mnie to, że większość starych kontaktów z liceum się pourywało i chciałbym coś z tym zrobić. 5 zł. Wychodzić! Ludzi! 5 groszy. Tam gdzie wychodzisz, tam są ludzie. Zagadywać. Cześć, siema, witam serdecznie. Kłaniam się nisko.
sporo jest miejsc. Dyskoteka, siłownia, boisko, spacer, squash. Może jakiś klub sztuk walki, yoga, tańce. Kurwa, gościu. Wszędzie są ludzie. Potem będziesz miał tylu znajomych, że będziesz miał dość tych ludzi. Ha. Ale tak naprawdę, no tam gdzie chodzisz, tam gdzie lubisz chodzić, tam znajdziesz. No nie wiem, to 1000 razy już powtarzałem. Ale rozumiem, że może tutaj jesteś nowy, świeży. No ci powiem tak. A, klienta trzeba. A gdzie poszedł siwy? Poszedł na meczyk na górę. Meczyk? A, okej. Okay. A, bo będziesz podobno mówić się jakimś ziomalem. Mecz, wynajęli górny z kasyno. Okej. Okay. Hej! Kurwa, jakie ty masz nogi. How are you? Appreciate it. Czemu ktoś tu wrzuca link z Pornhuba? O co tu chodzi? Zentino, dlaczego wrzucasz takie rzeczy na czat? Ja nie banuję tu ludzi, ja tu mam chłopa od banowania, wariacie. To on tu klika. Aż dziwi mnie to, że też takiego puścił na czat. No ale niech będzie, no. Potrzeba ci czegoś? So tell me, how's everything going? Jedna sztuczka mi została ostatnia, pozbędę się. Będzie poszedł ten? Testosteron? A tu! Oj, testosteron. Dla ciebie dobrego krokiecika, skurwysynu! Krokieterka! Twoja matura dla mnie już zerka. Właśnie tak.